Siemaneczko, jestem Luzek, zapraszam was na kolejny odcinek z Need for Speed Unbound. Moi drodzy, jest to moja główna gra wyścigowa obecnie. Naprawdę, najnowszy update zrobił robotę. Jest multiplayer, mocno grywalny, daje dużo frajdy. Oczywiście dalej fajnie, jeśli będą pojawiały się nowe aktualizacje, które dodadzą więcej kontentu, ale na ten moment wprowadzenie tego Speed Passa było mega dobrym pomysłem. Zwyczajnie, wbijając do gry, teraz masz taką świadomość, że okej, zawsze coś tam jest do zdobycia, zawsze jest coś tam do zrobienia. Wcześniej nawet nie chciało mi się robić tych wyzwań, a teraz, kurczę, poluję na nie. Wiecie, to takie wjeździe dowolne, gdzie się robi okrążenia, gdzie trzeba zrobić jakąś czasówkę, gdzieś tam trzeba skoczyć i tak dalej. Ja tę grę mam od premiery i nie chciało mi się tego robić od samej premiery. Teraz, ponieważ są te wszystkie takie drobne, lepsze lub gorsze rzeczy do zdobycia, a przeważnie są to jakieś pierdoły, no nie? Ale wiesz, chodzi o to, że masz coś do zrobienia w tym multiplayerze i widzisz, że graczy raczej nigdy tutaj nie zabraknie. Po pierwsze dlatego, że na sesji może być maksymalnie 16 osób, a po drugie dlatego, że mamy tu grę cross-platformową, więc gra Xbox, gra PlayStation i gra PC. Jednocześnie, tak? Czyli wszyscy te gracze ze wszystkich tych platform grają jednocześnie. Dodatkowo na Xboxie teraz gra jest dostępna w Xbox Game Pass, którego możecie sobie zdobyć za bezcen, prawda? Więc tym bardziej jest dużo nowych graczy, którzy no czasami są upierdliwi, bo na przykład jak jest ten nowy tryb, w którym trzeba grać w kooperacji, to ci nowi gracze zamiast grać w kooperacji, to wjeżdżają w ciebie. Bo myślą, że tam trzeba się rozwalać, że to jest derby po prostu. A tam trzeba współpracować, żeby robić konkretne zadania, nie? No ale nauczą się z czasem i ogarną i będą fajnie grać. Póki co, no jest dobrze też z tego tytułu, bo nie wszyscy właśnie używają regery do wyścigów i wiecie, tutaj jest taki jakiś osobliwy klimat. Myślę, że ta gra ma sporą przewagę nad Fordzą ze względu właśnie na to. Weźmy sobie może... O kurde, jakie paskudne zderzaki. Dobra, zostawię ten, co jest. Tutaj jeszcze mamy splitterek. Jeszcze jedno Porsche mam do przetuningowania, bo sobie kupiłem dwa Porszaki. Ciężko jest tutaj samochody zdobywać w stosunku do Fordzy, więc bardziej one, wiesz, cieszą. Weźmy sobie tu może nie całkiem czarne, ale pek. O! Pomożemy jakiemuś graczowi, pościgamy się, tutaj już chyba żeśmy robili. Felgi podobają mi się bardzo w tej RSC, ale moglibyśmy sobie coś innego tutaj jeszcze wybrać. Weźmy może... O! No, te wyglądają dobrze, dajmy. Czemu one zawsze ładują się w najmniejszym calu, nie? Jak kupimy sobie nowe felgi, one zawsze się zmieniają na ten najmniejszy cal. Kurde, teraz jak tak oddaliłem sobie widok, to mi się nie podobają. Więc chyba lepiej wybierać felgi, mając ten oddalony widok, a tutaj felgi są świetne. I wiesz, chodzi mi też o ten tutaj klimat, na przykład jak kończymy jakieś zawody, to wszyscy gracze w jeździe dowolnej, ci co uczestniczyli w wyścigu, są w jednym miejscu i każdy rozjeżdża się w swoją stronę lub można z kimś wziąć jakiś, zrobić szybki wyścig. Ale chodzi o ten klimat, że wszyscy się spotykają w jednym miejscu i każdy, wiesz, rozjeżdża się w swoją stronę, no nie? To jest klimat takich wczesnych Need for Speedów, undergroundów. Mega robi to robotę, naprawdę. Kurde, nie wiem co wybrać do tej potrzeby. Felgi to jest zawsze ból dupy, jeśli chodzi o wybór do jakiegoś samochodu. I tak, chyba te standardowe są najlepsze. Tak coś teraz widzę. Dajmy sobie największy cal, a może taki. I tutaj możemy sobie jeszcze wybrać kolory. To tutaj dajmy może odwrotnie. Tu damy jaśniejszy, a tu damy może biały właśnie? Okej. Okay. I może dajmy tutaj jakiś taki pomarańczowy, jakiś taki inny kolorek. Tak, i zabawa z policją w multiplayerze jest mega fajna teraz. Bardzo dobrze się bawię. Zaraz wam pokażę, jakie samochody mam i do czego. Tego typu rzeczy będziemy dzisiaj sobie robić na odcinku, czyli takie luźne granie. Ale przede wszystkim chcę wam opowiedzieć o mojej takiej podjarce teraz Need for Speedem. I tu sobie wybierzemy może... może coś takiego? No i gitara. I teraz jeszcze możemy sobie furę obniżyć, żeśmy dali... A kurde, ale te nadkola paskudnie wyglądają. To znaczy jest i opa straszna.
Okej, to standardowe wyglądały nieco lepiej. Tutaj musimy do maksa obniżyć furę, żeby to jakoś jako tako się działo. Ktoś chce się ścigać w klasie S+, my na razie nie chcemy. Na razie to my sobie wybierzemy... O, właśnie, wybierzemy sobie nowego wrapa. Nie, to nie tutaj. Będzie community i weźmy sobie... O, znowu tutaj będzie trzeba wybierać. Coś, co będzie mi pasowało w miarę do tych felg. Wybrałbym coś ciemnego może. Tutaj mamy takie zębisko. Cyk. Pokażcie się zębiska. O, właśnie. Ale chyba wezmę sobie... O, tutaj jest Porsche'owa malowanie do Porsche z Need for Speed Undercover. I to malowanie, jeśli ktoś pamięta, było też kiedyś w Need for Speed World. Bo wtedy te gry mniej więcej w tym samym czasie można było ogrywać. Tutaj mamy jeszcze coś takiego. O, to wygląda dobrze. Jakieś takie losowe napisy, jest nawet Most Wanted, okej. No i niestety będziemy musieli jeszcze stunigować drugą moją Porsche'awkę, bo chciałem sobie z wami takie wizualne rzeczy porobić. Jeśli chodzi o tagi, to ten tag mi się najbardziej podoba od wersji Palace, dlatego, że jak lecimy w powietrzu, to mamy takie, o właśnie, skrzydła samolotu. Tutaj się przez chwilę pojawiły, musimy chwilę poczekać i tutaj są takie skrzydła, o zobaczcie, skrzydła samolotu, zajebiście to wygląda w jeździe dowolnej, myślę, że robi różnicę. Fajne są te rzeczy. I teraz tak, weźmy sobie jeszcze drugą Porsche'awkę, Targę mam do stuningowania, to jest GT3, a Targę chyba pominąłem, tak, tutaj jest goła i wesoła. Podoba mi się, długo, cały czas nią tak jeżdżę, bez żadnego wizualnego tuningu, bo pomyślałem, a stuninguję sobie z widzami. O Boże, paskudne te nadkola są, zobaczymy, czy da się dać jakieś inne. Okej, zacznijmy od maski, o, całkiem ładne, możemy dać. Tu chyba można też założyć sobie dach, także nie wiem, czy będę chciał to robić, bo roadsterów jest mało w grze stosunkowo, nie? I posiadając taki jeden, no mamy taki unikalny samochód wtedy. Mi się to bardzo... O kurde, paskudne. Mi się to bardzo podoba. Ha, to jest raczej takie auto... Mi się kojarzy raczej to auto jako takie mniej sportowe, mniej torowe bardziej. I chciałbym, żeby nie było tak wypasione jak GT3 RS, więc tutaj sobie zrobimy po prostu taki delikatny tuning, bardzo spokojny. Jeszcze możemy sobie dostosować te kolory, jeśli chcemy, możemy sobie saturację zwiększyć, zmniejszyć. Może bardziej w kolorze, w odcieniu niebieskim sobie byśmy zrobili te lampy. O, coś takiego, kto nam zabroni? Pyk, mamy zrobione. I tak, to wymieniliśmy. Nadkola, zobaczmy. O, cholera, są tylko te jedne. Nie poszalejemy z tym samochodem. Myślałem, że coś więcej da się tutaj zrobić, ale te nadkola są paskudne. Nie wiem czy... Ojej, strasznie, strasznie. Chyba nawet felg nie wymienię, także ten tuning tutaj w moim wykonaniu będzie ubogi. Szkoda, że tych tylnych lamp nie można pokolorować, na przykład na niebiesko. Dziwne trochę, co? No ale jest jak jest. I tak, spoiler. Ja bym chciał tutaj właśnie jakiś taki delikatny, mały coś, co by pasowało do Porsche. Może w tym starym stylu, w tych Porsche'awkach RWB, coś takiego. Nie mamy tutaj, mamy same takie hardkorowe, młodzieżowe albo torowe spoilery. Ach, szkoda trochę. Jedynie sobie pasowało to taki, nie? Z tych takich mniejszych. Ale no jakoś tak, nie. Dobra, tu mamy zrobione. No i jeśli chodzi o dach, to możemy sobie dach założyć i wtedy mamy materiałowy. A wygląda no unikalnie, niecodziennie na pewno, jeśli chodzi o Need for Speed'a, ale bez dachu wygląda jeszcze lepiej. Mamy tutaj opcjonalne dyfuzory. I tylnych zderzaków nie mamy chyba dodatkowych, innych. Możemy sobie wymienić oczywiście końcówki układu wydechowego. Dajemy sobie jakieś takie, o. Samochód jest już przykokrzony, tak samo jak ta RS3, którą żeśmy przed chwilą tuningowali. Oba te samochody są już zrobione, fest. Nie chcę tutaj obniżać tego samochodu jakoś tam przy ziemi strasznie, dlatego że podoba mi się jego styl sam w sobie. Jestem takim cichym fanem Porsche'awek. Moglibyśmy sobie tutaj dać zawieszenie powietrzne i moglibyśmy sobie to w sumie dać, bo wygląda to całkiem fajnie. I tak, jeśli powracając do tematu ostatniego update'u, to też muszę przyznać, że mega łatwo zarabia się teraz kasę. Wcześniej, żeby kupić sobie jakąś taką dobrą furę, to trzeba było jeździć te wyścigi w kółko. I wiesz, osoba, która ma tę grę od samego startu, czyli od premiery,
no to mogła już nawet zapomnieć o tym Need for Speedzie i w ogóle do niego nie wracać, wiecie? Ale ktoś, kto zdecyduje się wrócić, co polecam zrobić, to może się bardzo przyjemnie rozczarować. Dlatego, że w tej grze jest teraz co robić, a wcześniej tylko dupiłeś te multiplayerowe wyścigi, które no nie były jakoś specjalnie ciekawe. Teraz chyba dodali trochę więcej tych wyścigów, albo mi się wydaje, ale przede wszystkim robienie ich ma jakiś tam sens, odblokowujesz sobie coraz to nowe rzeczy, ale też fajnie jest odblokować nowe samochody, patrząc, że innych graczy jest tak dużo wokół ciebie. No i mi sprawia satysfakcję, jeśli... O, czasami są takie zagrywki, trafisz na takiego gracza, który stosuje nieczyste zagrywki, wiesz, próbuje cię zepchnąć czy coś, bo mu nie idzie i wtedy możesz... Ja lubię robić coś takiego, że siedzę mu na ogonie i czekam na jego błąd. To jest tak zwana gra na spoconego, czyli czekam, aż się spoci i popełni jakiś błąd, wtedy cisnę gaz do końca i go wyprzedzam. I on wtedy robi mega, mega głupie rzeczy, ciśnie nitro na zakrętach, ciągle się rozbija, tego typu różne zagrywki. Kurde, opowiadam wam o tym wszystkim, a nawet jeszcze nie wyjechaliśmy na drogę. Dajmy sobie może coś takiego. Pyk. Dobra, to mamy. Tu chyba już wszystko zrobiliśmy. I tak, jeśli chodzi o moje samochody, a właśnie, pokażę wam jeszcze w innym odcinku ten dodatek, taki najtańszy, jeśli chodzi o rozszerzenia. Ostatnie. Tutaj mamy Pagani, mamy McLarena w S-klasie, tu mamy S+. Tutaj zrobiłem sobie do driftu Chargera, ale okazało się, że najnowszy odblokowany Viper radzi sobie lepiej. To jest do sprzedania, nie wiem co z tym mam zrobić. Tu mam Ferrari, z którym też jeszcze nic nie robiłem, Ferrari Pista. Tutaj mamy Mustanga, w którego mam w B-klasie. Tu mam... O! Nie wiedziałem, że mam GT4 w garażu. Wow, kajmanka. Może udałoby się go do klasy B zrzucić? Nie wiem, zobaczymy. Tu w B-klasie mam jeszcze coś takiego. Tutaj mamy tą Porsche'awkę, tu mam jeszcze Ferrari GTB. Kurczę, mam naprawdę super furki. Tym się dużo ścigam, to jest Ferrari F40 oczywiście. Tu mamy Maździochę, tym prawie wcale nie jeżdżę. Wolwiacza mam. W ogóle co tu robi snorkel w tym Wolwiaczu? Tu mamy to, tym też prawie wcale nie jeżdżę. O, tu mam BMW, tą BMW głównie jeżdżę w klasie A, bo to jest klasa A. No, głównie jeździłem w klasie A, ale sobie zrobiłem trochę inne też samochody. Tutaj mam taką starszą Porsche'awkę, zrobioną na cyberpunkową. I tutaj ostatni mój zakup, czyli GT3 RS. A to jest ciekawy samochód. On jest teraz obniżony i właśnie zaraz sobie nim wyjedziemy. On jest teraz obniżony, ale normalnie ma podwyższenie na maksa, tylko mam tu powietrzne zawieszenie. Nie wiem, czy mogę go teraz postawić, ale chyba nie. No i właśnie to jest fajne, jak się zatrzymuje gdzieś tam, to on siada w ten sposób i dziwnie to wygląda, jak nagle wstaje, taki olbrzym, on jest bardzo wysoko zawieszony. I dalej mam Skyline'a zrobionego na tego z Need for Speed'a Undergrounda jedynki. Z tym, że jest tu zmieniony przód, zobaczcie, to nie jest R34, to jest R32 albo 1, albo 3, nie odróżniam ich. I tutaj mam jeszcze G-klasę, którą nie wiem do czego zrobić. Myślałem, że będzie to samochód do jakichś tam skoków, hopek albo coś takiego, albo do pościgów. No, chyba do pościgów się nadaje najbardziej, co? Ale w sumie tak stoi, jeszcze nic z nim nie robiłem. Tu mam tego hardkorowego GTR-a. Masakra, dalej robi na mnie... Rozwala mi głowę ten tunik, no. Muszę tu większe felgi sobie wrzucić. Tutaj też mam taką legendarną wersję Victorii. A tu mam Vipera, którego chyba dodali w tej aktualizacji, to znaczy tuning ten jego legendarny. Zrobiłem go sobie pod drift. Nie można tutaj za bardzo w tym legendarnym tuningu nic zmieniać, ale co ciekawe, zobaczcie sobie, że to graffiti na nim, które mam, ono się zmienia, kolor. To jest jakby jakieś LEDowe coś. Nie wiem, czy w rzeczywistości coś takiego istnieje. Chyba gdzieś widziałem na jakimś TikToku albo Instagramie rolkę, że ktoś robił właśnie takie LEDowe naklejki na samochód, które no po prostu świeciły. I faktycznie jak wyjedziesz tym samochodem w nocy, to świeci. Może właśnie go sobie też weźmiemy. Tu mam jakiś taki zapomniany stary samochód. Tu mam BMW GTR-a. Ściągnąłem malowanie z Most Wanted, bo wszyscy nim jeżdżą. Tu jest ten najnowszy Mustang, który sobie musiałem kupić za 44 zł. A właściwie ten pakiet poszerzający do niego. Tutaj mam Golfa. O nim sobie jeszcze
jeszcze powiemy. Tutaj jest Murcielago oczywiście. Też przy nim nie grzebałem. A co ono takie słabe? Znaczy ja je robiłem chyba na skoki, ale widzę, że tutaj nie mam załadowanych rzeczy do tego Murcielaga, bo ono było w S+, i to tak grubo porobione. Save'y mi się chyba nie zapisały. Muszę to sprawdzić. Tutaj mam tego Mercedesa i tutaj mam jeszcze coś takiego. Muszę zobaczyć, o co chodzi z tym Murcielago. Tak, teraz patrzę, że coś mi się chyba save'y nie zapisały, bo Murcielago miałem zrobione na maksa do skoków. Zobaczę, jak wygląda mapka teraz, bo na pewno dużo już... Wszystkie skoki miałem chyba porobione. Tak, na pewno ten miałem skok porobiony, także widzę, że save mi się nie załadował. Uuu, to niedobrze. Dobra, odpalamy Need for Speed'a. Kurde, to nie to Need for Speed. Cholera. I teraz ta stuningowana Porschawa, którą miałem stuningowaną, nie jest stuningowana. Znaczy, tu, z którą sobie razem stuningowaliśmy, nie jest stuningowana. Ale za to Murcielago będzie stuningowana. O, teraz wszystko gra, bo widzę, że ilość gotówki się zgadza. Tak, teraz Murcielago jest stuningowane tak jak trzeba. I zobaczmy na mapę. A, muszę jeszcze znaleźć grę. Tak, i teraz widzę, że ten skok jest tutaj zaliczony. Wiecie, dlaczego tak mi się stało? To nie jest wina gry akurat, bo... czekaj, coś tutaj co się robi. Zobaczmy, który mają poziom. Mają poziom... nie wiadomo który. A, trzecią rundę na 4. Dobra, to nie będziemy tam im wchodzić w paradę. Dlaczego mi się tak stało? Już wam mówię. Lubię sobie brać laptopa do ogródka, do altanki i sobie grać wieczorkami na laptopku w Need for Speed'a. Mi się wtedy bardzo, bardzo fajnie spędza czas wieczorkami. I wiecie co? Jak mi się kończy herbatka, już robię tego ostatniego łyka, zamykam po prostu laptopa, wyłącza się on wtedy i chyba się dane nie zsynchronizowały tak jak trzeba. Przez co, no niestety... będę musiał tunigować Porsche od nowa, to, które żeśmy tunigowali do odcinku. Ale dobrze, bo wybrałem paskudne felgi, także nie ma strachu. O, a propos, tak wygląda ten nowy legendarny Viper, którego można sobie odblokować za friko. Znaczy za friko, jeśli kupicie grę oczywiście. Ale zobaczcie na to malowanie. To jest kurde, wow. Oczywiście mamy tutaj V10 8,4 litra. Ja sobie tą furę zrobiłem do driftu. I za chwilę spróbujemy zaprosić kogoś do driftowania. A nie wiem, driftowanie jest chyba najgorszą częścią tych wyścigów multiplayerowych, czy tych w ogóle rzeczy multiplayerowych. Ty, ja widzę, że ktoś tam robi jakiś slot. Jedziemy zobaczyć? Na mapie. Jedźmy zobaczyć, o co tam chodzi. Raczej nie są w wyścigu. Coś tam kombinują. Czekaj, bo oni tutaj są. Nie, gdzie oni? Ja ich nie widzę. Co się tu dzieje? Czy oni startują wyścig? Tak! Okej. Okay. Dobra, pamiętacie w Need for Speed Hicie, jak wyglądało startowanie wyścigów? To znaczy, jak ktoś uczestniczył w jakimś wyścigu, to było widać ich normalnie na mapie, fizycznie, nie? A teraz widzimy tylko ich znaczniki na mapie, a nie widzimy ich fizycznie. A trochę gorzej, trochę taki downgrade mamy tutaj w tym Need for Speedzie pod tym względem. Fajnie, że widać coś, że tam na mapie ktoś się ściga, także wiemy, co się mniej więcej dzieje, kto w czym uczestniczy i dobrze widać, kiedy można zacząć jakieś rzeczy lub nie. Na przykład jakiś wyścig, czy jakąś playlistę, cokolwiek. Ale no jednak fajnie by było widzieć, jak oni jadą. Nawet jeśli by przez ciebie przenikali, no nie? Bo w Need for Speed Hicie mogłeś im normalnie w wyścigu przeszkadzać, mogłeś im zajechać drogę czy coś. No ale to też miałem kilka takich sytuacji, mimo że tam w Hita, może w multiplayera dużo nie grałem, to miałem kilka takich sytuacji, że ktoś specjalnie psuł mi wyścig, mimo że w nim nie uczestniczył. Bo tak, i tyle. Ej, super to malowanie wygląda, co? Znaczy tak przesadzenie, ale no jednocześnie ciekawie. Nie? Ciekawe, czy jakbym dał jakiegoś wrapa innego, to czy dalej by były te snake'i tutaj na masce i dachu i w ogóle bokach. Tak, i tego Vipera można sobie odblokować. Nie pamiętam, co ja zrobiłem, że go mam. Po prostu sobie grałem. Patrzę, o, Viper, i mam go. Chyba za któryś tam może poziom tego speed passa czy coś takiego. Ale fajnie to wygląda. O, i tutaj mamy teraz link up. To się tak po angielsku nazywa, po polsku to jest chyba sztama, tak? I tutaj się spotykamy i można robić różne rzeczy, ale co ciekawe, można zdobyć tam 125 tysięcy dolców za chwilę skakania, driftowania i robienia różnych zadań. Bardzo łatwo jest to zrobić, większość graczy od razu ogarnia, co jest do roboty, także szybko to idzie. W zasadzie mógłbym tutaj na chwilę wbić i może z nimi się pobawić, bo widzę, że tam parę typa jest, ale nie dostanę już dużo kasy, jeśli w ogóle cokolwiek, bo oni już kończą. Gdybym wbił tutaj na samym początku tego link-upu,
To by było znacznie lepiej. Nie lubię robić tego w nocy, bo wtedy większość ekranu zasłaniają te zielone znaki gdzieś tam na krawędzi i kurde, nic nie widać w tym miejscu. Przeważnie gram w ogóle w dzień, ale chciałem wam pokazać tego Vipera. Teraz w najnowszej aktualizacji możemy sobie w ogóle porę dnia zmieniać, jeśli jesteśmy w safe house'ie albo gdzieś na jakimś zlocie czy coś, to możemy sobie wejść w ustawienia gry i sobie zmienić tam porę dnia. Nie możemy tego robić w jeździe dowolnym. A, jest tutaj. Bam! Dobra, coś się dołożyłem. Kurde, byłem nawet na drugim miejscu, nieźle. No i dobra, i teraz skończyliśmy sobie czwartą rundę. Dostałem 40 tysięcy, ty, bo jakieś osiągnięcie zrobiłem. No, to nieźle. Ale 51 tysięcy, what? Ej, wbiłem pod sam koniec i tyle hajsu? No to ja to jestem szczęśliwy, mi to pasuje. 50 tysięcy, ty. A nawet wbiłem w pierwszej fazie tej ostatniej rundy i dostałem jakieś tam hajsy. Mega. Dobra, muszę uważać, żeby nie najechać na Kolczatkę, bo ten pojazd akurat nie jest do pościgów, nie jest wzmocniony w ogóle. Więc no, trzeba zwiewać. I teraz to jest najlepsze, że wszyscy w tym momencie uciekają z tego link-upu. Więc wszyscy musimy, znaczy każdy jest zdany na siebie. Najlepsze jest to, że możemy sobie też pomagać i jeden gracz drugiemu, ale mało kto to robi. Przeważnie po prostu każdy jak najszybciej ucieka policji. Tak, i teraz muszę dojechać do jakiejś kryjówki albo do... na zlot, czy gdziekolwiek. Po prostu uciec z policji. I widzicie, że teraz jakiś gracz wysyła mi zaproszenie do gry. Ja już kiedyś na to nabrałem i do takiego zaproszenia, no, wbiłem, jak miałem tam 100 tysięcy do zgarnięcia. No i zgadnijcie co, nie dostanę tych 100 tysięcy, bo musisz je jakby dostarczyć do chaty. Musisz po prostu uciec z policji, nawet nie musisz być wbijać do safe house'u, ale wbijanie do safe house'u to jest po prostu najszybsza droga, nie? Że teraz mogę sobie wyłączyć silnik, pyk. O, jak ciekawe, jak wyłączę silnik, to mi się świecą te rzeczy tutaj na pasce i wszędzie w ogóle? Chyba tak. I teraz nie wiem, czy szybciej się ucieka policji, jeśli się wyłączy silnik, jak jesteśmy na niewidoku, czy krócej, czy nie ma znaczenia w ogóle, czy jak włączymy silnik, to ten pasek będzie wolniej uciekał? A, dobra, faktycznie. Troszeczkę szybciej ucieka. Musieli to też niedawno wprowadzić, bo kiedyś tak nie było. Patrzcie, policja zaraz koło mnie. Ha. 53 tysiące sobie zarobiliśmy, tak w ogóle luźną gumą. Wiesz, wcześniej trzeba było robić wyścigów bardzo, bardzo dużo, żeby zdobyć tutaj sporo kasy. A teraz robisz te link-upy, robisz sobie wyścigi tak for fun. Jest naprawdę mega, mega chill pod tym względem. Nie masz jakiegoś takiego oparcia na to, żeby za wszelką cenę tam grindować kasę, no nie? Tylko robisz to po prostu mimowiednie, bo jest to fajne. I to mocno zmieniło tego Need for Speeda, jeśli chodzi o tryb multiplayer, który zresztą jest najważniejszy, jeśli chodzi o długie utrzymanie się gry na rynku, prawda? To nas najbardziej przyciąga do gier, żeby jeśli już, to były jakieś fajne aktualizacje, na przykład dla singla. A jak nie ma aktualizacji dla singla, to żeby był mega wciągający multiplayer, nie? Zresztą sukces Grand Theft Auto Online to potwierdza, że to jest po prostu rzecz, która zawsze się sprzeda. Dobra, wiecie co, ja sobie pójdę teraz zacząć jakiś wyścig. Może, o, zróbmy sobie te drifty, bo one są śmieszne. One chyba tu były do zrobienia, czekaj. Tak, i teraz wbijemy sobie na zlot, zmienię w ogóle pole dnia na, tutaj sobie wchodzimy na morning, może być morning, będzie jasno po prostu. Teraz wybierzemy sobie playlistę driftową. Okej. Okay. Mało graczy w ogóle ogarnia, w jaki sposób driftować, ale już wam mogę powiedzieć, że jeśli oczekujecie tutaj driftowania jak w CarX Drift Racing Online, czy w jakiejkolwiek grze driftowej, gdzie po prostu ładnie lata się samochodem, a tutaj się tak nie driftuje. Tu jest totalny chaos. O, ludzie nawet widzę, że wzięli sobie samochody wyścigowe. Albo wzięli takie auto jak Ferrari. Same mid-engine'y. No, można tam zrobić Lambo do driftu. Ale wiesz, ludzie tutaj tak driftują, po prostu robią sobie jeden ślizg i tyle. A najważniejszy w tych driftach jest mnożnik punktów. I jego trzeba utrzymać jak najwyższego, po prostu go budować sobie przez cały wyścig.
Także nie można pominąć checkpointu, ani się z niczym zderzyć, także rozwalisz sobie samochód, nie? A w międzyczasie po prostu sobie driftujesz, nawet nie musisz jakichś pięknych driftów robić tak naprawdę. I te drifty niestety no... wyglądają to do dupy, trzeba powiedzieć jasno, nie? I osoby, które w ogóle kiedyś tam driftowały sobie w jakichś takich arcade'ówkach typu Car X, Drift Racing Online, czy czymś tego typu, nie? I chcą sobie pograć jakąś inną arcade'ówkę typu właśnie ten Need for Speed i oczekują, że tutaj driftowanie będzie tak płynne jak w Car X'ie czy coś, to się mocno zawiodą. Zobaczcie teraz na punktację. Osoby, które mają 0 punktów, to prawdopodobnie koksy. O, ja mam 0 punktów, akurat tak się zdarzyło. Ale wiecie, o co chodzi? Chodzi o to, że teraz te osoby nabijają bardzo dużą ilość punktów i utrzymują stały mnożnik, cały czas ładują w ten mnożnik. Kumulują sobie te punkty, nie? Więc ja mam teraz 4 razy 7000 i widzę, że tutaj mam mocnego gracza, który nazywa się Nikaria, jakoś tak. I z nim się teraz będę bił. O kurde, ktoś już ukończył jak wyścig. Tak, i tutaj nie ma znaczenia to, kto ukończy pierwszy wyścig, ale trzeba jechać szybko, dlatego że za zdobywanie tych checkpointów też dostajemy punkty. Ja dojeżdżam i udało mi się zdobyć 52 tysiące i trochę jestem osrany, bo wydaje mi się, że osoba, która ma teraz 0, może mnie pobić. O, troszkę nieuważnie jechałem. Ile będzie miał? O kurde. Ile on nabił tych punktów? 0? Ja myślałem, że to będzie jakiś koks. Tak, także tutaj w tym drifcie można sobie jechać gdzieś tam na końcu, ale jak jedziesz szybciej, to po prostu więcej punktów dostajesz też. Dostajesz taki bonus punktowy w postaci przekroczenia tego checkpointu, nie? I widzicie, że tutaj jest dużo nowicjuszy, oczywiście mają jakieś fajne furki, ale nie driftują. Biorą Pagani na przykład. Nie wiem, czy Pagani coś by zrobił sobie do driftu, no ale ktoś chyba sobie zrobił. No i tak się tu gra teraz, tak się driftuje. Także osoby, które są doświadczone w drifcie, na przykład Need for Speed Heat, mogą tutaj wszystkich po prostu rozwalać jak idzie. Masz wrażenie, że jest dużo graczy Game Passowych. Tutaj będzie dobrze widać to driftowanie, a raczej... no tak to tu wygląda, no. Podejrzewam, że się gorzej to... Gorzej to widać na tym gameplayu, który oglądacie teraz, niż faktycznie ja tutaj mam z tego fan, bo ja się muszę tutaj naprawdę skupić, żeby nie rozwalić tego mnożnika i żeby jakoś te drifty poprowadzić. Nie ma znaczenia, jak one wyglądają dla mnie tak w ogóle, tylko chodzi tutaj o to, żeby ten mnożnik utrzymać, czyli tak. Jak jesteśmy na prostej drodze, używamy nitra. Nigdy nitra nie używamy, kiedy jedziemy sobie... Wow, podczas driftu, nie? Kiedy driftujemy, nie używamy nitra, bo to nie ma żadnego sensu. Używanie nitra podtrzymuje nam mnożnik. I to jest najważniejsze. Że już mam 4 razy. Już właściwie po pierwszym okrężeniu będę miał 5 razy. Tu w ogóle nikt nie, ktoś nie wystartował. Jeden gościu widziałem przed chwilą, próbował mnie w ogóle zepchnąć. A gdy gramy sobie multiplayer, to gramy driftując, to nie można się spychać z innymi graczami. No ale jak widzicie, niektórzy o tym nie wiedzą. I tak, teraz zdeponowały mi się punkty, ale to nic nie szkodzi, dlatego że cały czas mamy ten mnożnik 5 razy. I możemy sobie tak po prostu jechać do końca meczu, mogą nam się tam zdeponować, jak nie użyjemy nitra na czas, czy nie jesteśmy akurat w poślizgu. Najważniejsze, żeby nie stracić mnożnika, nie? Czyli się nie rozbić, au, było blisko, i żeby nie pominąć checkpointu. No w sumie zrobiłem dla was poradnik, jak driftować w Need for Speed Unbound. Nie, bezwiednie trochę. O kurde, ktoś ma 63 tysiące, nie ma żartów. Dobra, ale jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa. O, ja wbijam właśnie 68! Jest! O, ktoś bił 77. Ha, czyli w Mazdzie RX-7 Spirit Air jest jakiś Kozakiewicz. Może być ciężko, bo kurde, ładnie nastukał tutaj punktów. No, jestem pod wrażeniem. Zobaczymy, jak pójdzie w mieście. W mieście jest trochę łatwiej się rozwalić. No nic, sprawdzimy mojego Viperka. Mam jeszcze tego Chargera, ale Viper trochę lepiej się ślizga. Charger jest taki... bardziej przyczepny, sztywny taki, wiesz?
A jedzie tam aż dziunia przede mną. Tu łatwo się rozwalić, bo jest dużo takich właśnie miejsc ciasnych, ale dałem dupy. Muszę się skupić teraz, bo jak on mnie pokona, to przegram całą playlistę. Bo on ma 18 punktów, ja mam 18 punktów. Oj. Prawie checkpoint pominąłem. To byłby koniec mnożnika. Ładnie tam leci, kurde. Oj, myślałem, że coś mi się skasowało, ale na szczęście nie. Teraz się nie dam tak łatwo. Typo w maździe coś, nie wiem, rozwalił się, czy co on robi? Widzicie, też tak rzuca dupą, no. I uwaga! 12 razy 5? A ile on będzie miał? Ty, chyba go pokonałem. O kurde! Jaka niewielka różnica punktów. Ja pierniczę, naprawdę? Wow! Udało się wygrać. Ale no, nieźle tutaj kołowałem tym Viperem, prawda? No i zobaczcie, wcześniej przed tą ostatnią aktualizacją to był jedyny sposób na to, żeby zarabiać kasę, czyli robienie tych playlist. Teraz zrobiliśmy sobie taką driftową, ale można sobie też robić te takie wyścigowe na różne klasy samochodów, w tym na mieszane klasy samochodów. To sobie może zrobimy w następnych odcinkach. A na dzisiaj chyba wam dziękuję. Udało się wygrać z wami wyścig driftowy, czy playlistę driftową. Jestem z siebie dumny. 59 poziom mam już tego speedpassa. Czekam na następny speedpass w Need for Speedzie. Powiem wam tylko tyle, jest miodnie. I zobaczcie, kończy się jakaś playlista wyścigowa. Tutaj możemy się z kimś... Nie? I widzicie, każdy się rozjeżdża. I daje to taki zajebisty klimat w tym Need for Speedzie. Zresztą tutaj ktoś ma swoją furkę stunigowaną, może sobie popatrzeć. Możesz powiedzieć nice ride, możesz mu dać serce, możesz mu quick race zrobić, show banner. Czy ja mogę z nim w ogóle jakiś quick race zrobić? Nie chyba, to ciekawe. To czemu mi tutaj pokazuje, że można zrobić quick race? Znaczy mam taką emotikonkę. Także to driftowanie tutaj... wiecie, da się driftować, nabijać te punkty, znaczy się, ale te drifty są brzydkie. Powinni zrobić jakąś taką aktualizację, stwierdzić, hej, faktycznie te driftowanie jest do dupy i musimy je naprawić, tak, żeby driftowało się tak intuicyjnie bardziej. To jest takie mocno skryptowane w tym Need for Speedzie. Punktacja, te mnożniki, to wszystko jest w porządku, tylko muszą model driftowy jakoś zmienić. Powinni. Bo obecnie jest tak. No i w ten sposób się nabija. No nic, moi drodzy, ja was zapraszam na kolejny odcinek z Need for Speed Unbound. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas na tym i że fajnie się bawiliście ze mną, tunigując furki, których będę musiał zrobić ponownie ten sam tuning chyba. Trzymajcie się, do następnego. Hejas!